Coraz mniej czasu na rozliczenie z fiskusem i coraz dłuższe kolejki w urzędzie skarbowym. Urzędnicy apelują o korzystanie z nowoczesnych metod składania zeznań i proponują coraz więcej ułatwień dla podatników. Termin składania zeznań przez osoby fizyczne mija w tym roku 2 maja. Do tej pory do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynęło niespełna 30% zeznań, więc sporo osób nadal zwleka z rozliczeniem. Urzędnicy podkreślają jednak, że coraz więcej osób rozlicza się przez internet. Aktualnie już około 60% zeznań wpływa do urzędu drogą elektroniczną. Bardzo mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię jednak elektroniczną formę składania zeznań. Jest to duże ułatwienie zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Bo po pierwsze zeznanie, które składane jest elektronicznie, ono od razu wpływa do naszego systemu. Nie musimy tego wprowadzać ręcznie do systemu. Nie musimy obsługiwać kolejki na dole na sali obsługi klienta, przyjmować tych dokumentów. No i to zeznanie od razu jest weryfikowane, trafia do rachunkowości i przygotowujemy zwrot nadpłaty, jeżeli takowe jest zeznanie. Więc jak najbardziej forma elektroniczna jest korzystna i dla Państwa, i dla nas. Urząd Skarbowy coraz bardziej stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników i jedną z najciekawszych nowości wprowadzonych w tym roku jest tak zwany PIT-WZ. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego, które Urząd Skarbowy wypełni za nas. Żeby urząd mógł wstępnie nas rozliczyć, to musimy wcześniej złożyć oświadczenie. Oświadczenie musimy złożyć w formie elektronicznej. I albo to musi być dokument elektroniczny, czyli nie może być złożony mailem. Musi być złożony albo przez ePUAP, elektroniczną platformę, lub przez portal podatkowy. Musimy na portalu podatkowym, to albo poprzez stronę Ministerstwa Finansów, albo przez stronę Urzędu Skarbowego, wejść na portal podatkowy, założyć sobie konto podatnika na tym portalu i za pośrednictwem tego konta można złożyć oświadczenie, że chcemy, żeby Urząd Skarbowy nas wstępnie rozliczył. Urząd Skarbowy na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. Ponadto urzędnicy przez cały rok są gotowi nieść pomoc wszystkim zagubionym wśród tabelek. Mają temu też służyć m.in. akcje organizowane poza urzędem. Będziemy 24-25 w Galerii Wiktoria. Piątek, sobota, za 2 tygodnie i będziemy tam od godziny 12 do godziny 20. Będziemy z komputerami, będziemy pokazywać, jak złożyć zeznanie elektronicznie. Będziemy pomagać to robić i będziemy razem z podatnikami wysyłać te zeznania. Kierownictwo Urzędu Skarbowego zwraca uwagę na to, że nie wszyscy podatnicy wskazują konkretne organizacje pożytku publicznego, którym chcieliby przekazać 1% podatku. Na 71 tysięcy zeznań złożonych w skarbówce przez osoby fizyczne tylko 41 tysięcy podatników wskazało konkretne organizacje. Tutaj też bym jednak zachęcała do wskazania, bo i tak czy my wskażemy w naszym zeznaniu, że chcemy przeznaczyć ten 1% z naszego podatku na jakiś cel, czy my tego nie wskażemy, ten 1% i tak zostanie przeznaczony, tyle tylko, że nie my o tym decydujemy. 8 kwietnia wypada pracująca sobota, więc jest to dodatkowy dzień, w którym można odwiedzić skarbówkę, jeśli czas w tygodniu jest zbyt napięty. W dniach 27-28 kwietnia Urząd Skarbowy wydłuży godziny pracy, by sprostać naporowi osób, które przyjdą na ostatnią chwilę złożyć zeznanie.